Słuchaj, pułapka mnie wciągnęła. Ja nie jestem oglądaczem seriali, nie mam czasu, a pułapka drugi sezon mnie wciągnął. Mam takie wrażenie, że aurą drugiego sezonu pułapki trochę doganiacie Milczenia owiec. Leciuteńko, nie masz takiego wrażenia? Jednak ona ma się łeb, co? Poczekaj, to może mi... Jezu, ja chyba Barwy Szczęścia obejrzałem. Jezus Maria. Przepraszam. To ci... Przepraszam. Znaczy generalnie chodzi o to, że... Że my robimy, co możemy, ale... Jak widzicie, nie wyszło. Co się z tobą stało? Chcesz coś wody napić, narkotyki? Mnie to rozśmieszyło z tym Milczeniem owiec, no ale dziękuję ci bardzo. Robimy, co możemy, staramy się, jak możemy. No ale żeby aż tak, no to... Nie wiem, co robić! Nie, no słuchaj, no nie porównam was do Na Wspólnej, bo to jeszcze ho-ho-ho! No, ale... Nie, no staramy się jak możemy. Wydaje mi się, że mamy tak dobre ekipy filmowe, które mamy bardzo mało czasu na to, żeby zrobić ten serial. Musimy szybko grać, być sprawni. Ale ja, to był komplement. No, ale no, bardzo... A ty się dobrze czujesz, bo grasz tam, to nie jest taka postać jak w Chyłce. Jesteś trochę mniej psychotyczna niż bohaterka Chyłki. Mówię tu też o pewnej wyrazistości. Ale ty nie miałeś kłopotu, żeby się wcielić w... No jednak naznaczoną przeszłością autorkę kryminałów, poszarpaną przez życie. To było dla ciebie trudne zadanie aktorskie? Nie, ale wiesz jak to jest. No ja wyglądam jak wyglądam, ja zawsze gram takie role. Jak ty wyglądasz, jak wyglądasz? No ja wyglądam jak silna ofiara, taka co dużo przeszła w życiu, ale się nie poddaje. A to uważam dla aktora genialna ampuła. No ja też tak uważam, no ale z reguły tak jestem obsadzana, więc ja tę Olgę Sawicką bardzo lubię tę postać, bo ona jest taka chropowata, jakaś taka niepoukładana, ciągle z jakimś problemem i uważam, że w tym tkwi też sukces gdzieś, jeżeli będzie... tej postaci, dlatego że najważniejsze jest, przedstawiając albo kreując bohatera, pokazać jego słabości. No Olga ma bardzo dużo słabości. Pęknięcia.